Dzięki, Jurek. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć na początku, jestem dumny z tego, że przez 23 lata w tym gronie kupiliśmy sprzęt w ilości 30 tysięcy sztuk najnowocześniejszych urządzeń medycznych za blisko 600 milionów złotych. Że ten sprzęt ratuje życie w ponad 600 szpitalach dziecięcych w Polsce. Jestem z tego dumny i żaden hejter nie jest w stanie poprzeć mi poczucia dumy. Co będziemy robili w czasie 23 finału? Państwo znacie temat tego finału. Będziemy starali się utrzymać jak najwyższe standardy, jeśli chodzi o rozpoznawanie, czyli diagnostykę, ale również leczenie schorzeń pediatrii w oddziałach pediatrycznych. To nie znaczy, że w wszystkich oddziałach pediatrycznych i zajmujących się wszystkimi rodzajami schorzeń. Wytypowaliśmy wspólnie razem, na podstawie analizy listów, opinii ekspertów, cztery dziedziny pediatrii. Po pierwsze onkologia. Onkologia dlatego, że taka organizacja jak Wielka Orkiestra na całym świecie w modelowy sposób powinna zajmować się zakupem takich urządzeń i realizacją takich programów, na które nie stać podstawowego systemu. Widzieliśmy to razem w Anglii. Widzieliśmy to w najbogatszych krajach. W onkologii dzisiaj złotym standardem jest diagnostyka genetyczna, genetyki nowotworu. Na tej podstawie można wybrać taką terapię, która będzie najbardziej skuteczna, a jednocześnie najmniej szkodliwa dla dziecka. A więc w onkologii nie tylko będziemy kupować urządzenia do rozpoznawania, do diagnostyki obrazowej, przede wszystkim rezonans magnetyczny, pewnie ultrasonografy, ale chcemy zrobić coś, czego do tej pory w Polsce nie ma. Chcemy, żeby każde z 1200 dzieci rodzących się każdego roku z nowotworem, albo dzieci, u których rozpoznawany jest nowotwór, miało możliwość najlepszej diagnostyki tego nowotworu jak najszybciej, jak najbliżej jego miejsca zamieszkania i gwarantujący jak najlepszy wynik leczenia. To jest onkologia. Drugi temat to jest kardiochirurgia, od tego fundacja zaczęła. Brakuje stanowisk intensywnej terapii do opieki nad dziećmi przed i po operacji serca. W związku z tym będziemy najprawdopodobniej tym się zajmować tak, żeby każda operacja, która jest niezbędna, mogła się odbyć i żeby przeszkodą do odbycia się tej operacji nie był brak miejsca na intensywnej terapii. Tego chce fundacja, żeby tych operacji było jeszcze więcej, chociaż jak powiedział Jurek, jak mówi ten film, dzięki orkiestrze jesteśmy takim wyjątkowym krajem, gdzie po 23 latach działania orkiestry w Polsce wykonuje się więcej operacji serca u dzieci niż w najbogatszym kraju Europy, czyli w Niemczech, na milion mieszkańców. Trzecia grupa to reumatologia. Tutaj też eksperci doradzili nam, wszyscy razem żeśmy się nad tym długo zastanawiali. Dzidzia zbierała informacje na ten temat. W reumatologii bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie. Więc będziemy kupować z pewnością sprzęt do rozpoznawania, ultrasonografy, na to zwracają nam uwagę specjaliści, potrzeba więcej ultrasonografów, rozpoznanie bez kolejki, jak najszybciej i pewnie sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej chorób reumatycznych również. I wreszcie pulmonologia, co do której zbieramy opinie. Mamy szereg różnych rad, pomysłów, też od ekspertów, od pulmonologów zbieramy opinie. To jest wbrew pozorom całkiem duża grupa dzieci, dla których jeszcze żeśmy nie grali. Zapraszamy do tego finału i po tym wszystkim, co powiedział Jurek, powiem Państwu jako lekarz, człowiek, którego zadaniem jest leczyć, a leczenie wymaga dobrych uczuć, dobrych myśli. Jak można nie pamiętać, że słowo hejt oznacza nienawiść, najgorsze uczucie, nienawiść. Walczmy z tym.